Hi, my name is Joanna and I'm your English teacher. Cześć, mam na imię Asia i jestem Twoją nauczycielką języka angielskiego. Dzisiaj będzie dosyć krótko, to będzie dosyć krótka lekcja, ale mam nadzieję, że bardzo, bardzo przydatna. Dzisiaj powiemy sobie o jednym z takich największych problemów w języku angielskim, o przedimku the. Zanim przejdziemy do meritum, chciałabym Wam przypomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsze to oczywiście subskrypcja tego kanału, więc nie zapomnijcie subskrybować. Co dwa tygodnie tutaj wstawiam nowe wideo. A druga rzecz to sponsor naszego odcinka. Ten odcinek sponsoruje kurs Gramatyka w bibliotece OK English i o tym kursie powiem Wam troszeczkę później. Do nagrania tego odcinka przekonał mnie jeden z komentujących tutaj na YouTubie, który wstawił komentarz pod moim filmikiem o przedimkach e, en i d. To był jeden z pierwszych moich filmików, które nagrałam i to są takie bardzo podstawowe informacje dotyczące przedimków. Jeżeli macie ochotę, to odsyłam Was oczywiście do tego filmiku. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego wideo. W tym właśnie poprzednim odcinku mówiłam o tych podstawowych zasadach i wspomniałam tam, że przed nazwami własnymi nie stawiamy przedimków. I nie rozwinęłam tego. Był to błąd, bo parę osób się do mnie zwróciło, dlaczego o tym nie powiedziałam. I dzisiaj właśnie chciałabym o tym powiedzieć. Musicie sobie zapamiętać, że generalnie przed nazwami własnymi państw i miast nie stawiamy the, ale są takie przypadki, kiedy to the występuje. The występuje w takich przypadkach, kiedy w tej nazwie własnej, w całej nazwie danego państwa the występuje z dużej litery na samym początku. Bo na przykład United States to tak naprawdę to nie jest pełna nazwa tego państwa. The United States to już jest nieco pełniejsza, a the United States of America jest pełną nazwą. The, dlatego w każdych przypadkach, kiedy mówimy, że na przykład byłem w Stanach, to nie mówimy I have been to United States, jest to błąd. Musimy powiedzieć I have been to the United States. I takich przypadków jest parę. Jest na przykład Filipiny, mają również the w oficjalnej nazwie, czyli the Philippines, a nie Philippines. The występuje również przy nazwach rzek. The Vistula River, czyli Wisła, czy the Tagus River, czyli rzeka Tag w Portugalii. Oraz pasma górskie również mają the w nazwie, czyli mówimy, nie mówimy Tatra Mountains, tylko the Tatra Mountains. Ale najlepszą ciekawostkę zostawiłam na koniec, bo chciałabym Wam powiedzieć, że przed imionami też czasami stawiamy the. Bo mówi się, że się tego nie stawia, ale są takie przypadki, kiedy stawiamy to the. Na przykład ja powiem, że mam na imię Joanna, czyli powiem my name is Joanna i nie powiem tam my name is the Joanna, no bo w moim imieniu nie występuje, w mojej oficjalnej nazwie nie występuje the, prawda? Mam na imię Joanna Schroeder, a nie the Joanna Schroeder. Ale kiedy mamy na myśli kogoś bardzo konkretnego i chcemy podkreślić to, że jest to konkretna osoba, to the może się pojawić. Na przykład I went to school with Ronaldo. Mówimy do kogoś. Ta osoba do nas mówi Ronaldo, the Ronaldo. I my odpowiadamy, no, not the Ronaldo, just Ronaldo, my neighbor. Czyli w tym momencie podkreśliliśmy, ta druga osoba nam powiedziała the Ronaldo, czyli ten Ronaldo, naprawdę to ten Ronaldo. Nie, to nie ten Ronaldo. Ronaldo, mój sąsiad. Czyli czasami możemy właśnie w ten sposób podkreślić, że mamy na myśli tego Ronaldo, czy tą Joannę, czy tego Zdziśka. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że to jest ta Joanna, z którą chodziłem do szkoły, powiem that's the Joanna I went to school with. Jeżeli chcemy powiedzieć, że widziałem, że pracuję z Ronaldem, i chcę powiedzieć, że pracuję z tym Ronaldem, z tą gwiazdą futbolu,
to powiem I work with the Ronaldo. The Ronaldo. Tak czasami mówimy, ale jest to bardziej takie potoczne, pojawia się to bardziej w takich właśnie potocznych konwersacjach, na pewno mniej w jakichś bardziej oficjalnych sytuacjach, czy w korespondencji szczególnie. Dodatkowo możemy również postawić D przed nazwiskami i tutaj przeważnie robimy to, kiedy mówimy o całej rodzinie. Na przykład The Smiths, czyli Smithowie, czyli Kowalscy, szczerze mówiąc, tak najłatwiej. Czy The Carringtons, czyli Carringtonowie. The Kowalskis. W tym momencie, zamiast mówić, że to jest rodzina Kowalskich, to po prostu mówimy Kowalscy, the Smiths. Korzystając z okazji, chciałabym Wam powiedzieć coś, niecoś o kursie gramatyka w bibliotece OK English. Kurs ten został stworzony specjalnie dla samouków, czyli osób, które chcą się uczyć same, nie mają czasu na kursy lub nie mają po prostu funduszy, aby uczyć się z nauczycielem. W kursie znajduje się obecnie ponad 20 lekcji wideo na przeróżne tematy dotyczące gramatyki angielskiej. Jest to kurs od podstaw, czyli uczysz się na przykład takich rzeczy jak czasownik to be, a kończysz na past perfect. Są tam też oczywiście lekcje, które dotyczą przedimków e, e, n i d. Jest ich aż 3. No i do każdej lekcji jest też quiz, który sprawdza wiedzę i ściągawka, którą możesz ściągnąć na komputer i wydrukować. Link do kursu gramatyki w Bibliotece English zostawiam Ci na dole w opisie tego filmiku. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Was dzisiaj zainteresowałam, zainspirowałam, dałam Wam troszeczkę też do myślenia. Na końcu tego wideo również zostawiam dla Was krótki quiz. Rozwiązanie zostaw w komentarzu, a ja na pewno sprawdzę. I'll see you soon. Bye!